Blisko 20 tysięcy uzbrojonych w noże imigrantów przygotowuje się do szturmu na granicę bośniacko-chorwacką. Taką informację podał austriacki Kronenzeitung, powołując się na MSW Austrii. Według austriackich urzędników zdecydowana większość mężczyzn uzbrojona jest w noże i pałki. Kilkutysięczny tłum jest przygotowany do ofensywy, którą przedrą się na teren Unii Europejskiej. Większość mężczyzn to obywatele Pakistanu, Algierii, Maroka i Syrii. Chorwaci obecnie dokładają wszelkich starań, aby samodzielnie stawić czoła tej sytuacji. Dyslokowali jednostki specjalne na granicy, mówią przedstawiciele MSW z Wydziału do Spraw Migracji. Nie są to rodziny, wśród nich prawie nie ma kobiet. 95% migrantów, którzy przygotowują się do szturmu, to młodzi mężczyźni. Niemal każdy jest uzbrojony w nóż. Jednego policjanta już próbowali zaćkać, podano w artykule Kronenzeitung. A i tak powiedzą nam, że oto biedni ludzie uciekają przed wojną i musimy im pomóc. Na szczęście coraz więcej państw przestaje mieć złudzenia i możemy mieć nadzieję, że horda nie przedostanie się aż do nas. A jeśli udałoby się im, to co powinniśmy zrobić? Daj znać w komentarzu, a jeśli chcesz zobaczyć, jaka jeszcze granica jest zagrożona najazdem, sprawdź film, który właśnie ci wyświetliłem. Do usłyszenia już wkrótce.